O polskie klasycznie. Gościem Radia Opole jest wybitny polski dyrygent maestro Antoni Wit. Bardzo się cieszę, że Pan odwiedził radio, że możemy porozmawiać. Z przyjemnością. Przecież przez 26 lat byłem pracownikiem polskiego radia, więc tym chętniej goszczę w rozgłośni. Jest pan właściwie tuż po próbie z orkiestrą Filharmonii Opolskiej. Jak się pracuje z muzykami? Powiem szczerze, że bardzo dobrze. Orkiestra reprezentuje wysoki poziom profesjonalny. Jest wyrównana, jeśli chodzi o poszczególne grupy. Także gramy muzykę, która im dotychczas była nieznana, i z przyjemnością stwierdzam, że to gramy ją coraz lepiej. Także bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do Filharmonii w Opolu, bo właściwie to chyba jak sobie przypominam pierwsze zaproszenie, które miałem przyjemność otrzymać, występowałem tutaj w Opolu w tej filharmonii raz ale z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Rady. I to był koncert specjalny, bodajże dla um, klientów i sympatyków Banku Śląskiego, bo ba, um, myśmy takie imprezy właśnie miewali um, nie tylko w um, województwie katowickim, no ale um, orkiestrą Filharmonii Opolskiej dyrygują po raz pierwszy. Tym większy zaszczyt też i dla nas, że będziemy mogli obserwować, ja przyznam się, że byłam na fragmencie dzisiejszej próby, akurat kiedy maestro pracował nad symfonią Mozarta, i tak przyszło mi do głowy, czy te doświadczenia pańskie, pedagogiczne. Nie przekładają się czasem na pracę z orkiestrem, ponieważ pan brzmi jak wychowawca, który tak sympatycznie, z uśmiechem, a jednocześnie z tyloma informacjami do muzyków się zwraca. Bardzo mi miło. Nie wiedziałem, że pani była na próbie, może by mnie to stremowało, ale trzeba powiedzieć, że zawód dyrygenta. Dobrze wykonywany polega na tym, że człowiek z biegiem czasu ma coraz więcej doświadczeń, które oczywiście wykorzystuje w swojej pracy i wykorzystuje w pracy z orkiestrą. No, ja dyrygowaniem zajmuję się już ponad 50 lat. To jest ogromny okres czasu i oczywiście, że mam mnóstwo doświadczeń, a jeśli chodzi o działalność pedagogiczną, no to też przez 17 lat. Byłem zatrudniony jako profesor we, w Akademii Muzycznej w Warszawie i prawdę mówiąc ta działalność pedagogiczna to też daje mi pewne doświadczenia, które później mogę wykorzystywać w mojej działalności dyrygenckiej. Ja tak specjalnie nie chciałam zdradzać swojej obecności, żeby nie rozbijać próby, a jednocześnie no, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie skorzystać z okazji i nie zobaczyć, jak wygląda e, pańska praca z orkiestrą ponieważ te materiały filmowe, które są w dzisiejszych cza czasach dostępne tu i ówdzie, no, nie pokazują wszystkiego. Ja widziałam fragment filmu z e, bajką moniuszki, którą zresztą mam tutaj na płycie, <laughs> e, jeden z moich ulubionych e, dzieł i tam gest był jeden. Byłam ciekawa, jak pan pracuje z orkiestrą, jak pan prowadzi na przykład właśnie Mozarta. Często można oglądać próby, filmowane próby dyrygentów, ale przyznam się, że każdy dyrygent, wiedząc, że w tym wypadku jest filmowany, no, rzadko kiedy zachowuje się tak całkiem naturalnie jak to on. Ja zresztą miałem w swoim długim życiu okazję pracować z wieloma Znakomitymi dyrygentami i e, obserwować ich próby, e, czy to ze światowych dyrygentów e, Karajan czy Bernstein, no a tutaj w Polsce e, Rowicki e, kręc, e, czyż. E, jeżeli ja widzę, bo oni również zostawili czasem materiały w postaci ich e, e, nagrań z pracą z orkiestrą, no to jednak widać, że oni wiedzieli, że w tym momencie są filmowani, bo to jest po prostu nie do uniknięcia. A jeśli pani, Wspomniała o próbie Mozarta, na której pani była, to tutaj trzeba też zaznaczyć, że muzycy grali z nut, które ja opracowałem. To jest bardzo o. istotne, dlatego że to po pierwsze mnie ułatwia sprawę, bo wiele rzeczy, które, na których mi zależy, po prostu jest już zapisanych w nutach. Ja Są czasem, wyartykułowane w jakiś sposób. Tak. Czasem muszę tylko muzykom zwracać uwagę na coś, bo przecież to, tych rzeczy może być dużo. Ja staram się, tak jak bardzo wielu światowych dyrygentów, mieć materiały do utworów, w których mi dyryguje. Nie zawsze to jest takie proste. Na przykład, jeśli chodzi o symfonię Brucknera, to do tej symfonii materiałów nie posiadam, ale ja tą symfonię dyrygowałem niejednokrotnie i ten materiał, który, z którego gramy, ja nie tak dawno dyrygowałem z Filharmonii w Krakowie i właśnie jak Filharmonia Opolska ustaliła ze mną repertuar, to ja prosiłem, żeby to był ten materiał, dlatego że tam w zasadzie większość tych rzeczy, które są zapisane, to zgodne są z tym, co ja dyryguję i właściwie jak sobie uświadamiam, w tym tygodniu, to prawie, że muzycy nie mieli konieczności zapisywania czegokolwiek, co ja mówiłem. No czasem, że chyba, żeby jeszcze podkreślić coś, co jakoś im, im umknęło. I ja wiem, że to tak powinna wyglądać tak zwana profesjonalna praca z zespołem orkiestrowym. Bo też wiele zależy od tego, jak się przekaże te uwagi. Jeśli one są właśnie tak z uśmiechem, z kulturą podane, to one same zapadają w pamięć i Jakoś przylepiają się do tych dźwięków, które są zapisane w nutach, więc człowiek gra dźwięk, bo widzi tak, takt do przodu i już wie, co się będzie działo, o czym dyrygent mówił na próbie. No, oczywiście, ma pani rację. No, poza tym jednak e, e, trzeba pamiętać, że orkiestra to jest zespół e, muzyków. Dobrych muzyków, tak jak w tym wypadku, w Opolu, i przychodzimy z założeniem, że no jest przed nami pewien program nieznany, Chcemo, chcemy go wykonać jak najlepiej i po prostu pracujemy różnymi sposobami do tego, żeby to osiągnąć. To oczywiście em, moje doświadczenie, o którym pani wspomniała, ma tutaj dość duże znaczenie, dlatego że my mamy aż pięć prób. To dyrygent powinien tak rozplanować pracę na tych próbach, żeby ona z jednej strony była interesująca dla muzyków, no bo to jest najgorsze, jeśli muzycy na próbie się nudzą. Po drugie, żeby to, co chcemy osiągnąć, było tak przekazywane stopniowo, a no w moim wypadku no ja już zawsze mam jakąś taką, powiedzmy, drogę zresztą. Każdy raz, jak przyjeżdżam do jakiejś orkiestry, a tym bardziej, jak przyjeżdżam do orkiestry nieznanej mi, to zastanawiam się, jak ja będę pracował, mając do dyspozycji kilka prób. No właśnie, bo z jednej strony pan. Wiele koncertował po świecie, z różnymi muzykami miał do czynienia, ale też sporo czasu spędził pan z jedną orkiestrą, z muzykami, z orkiestrą Filharmonii Narodowej i z orkiestrą też, właśnie, Polskiego Radia, gdzie pan znał tych muzyków, gdzie oni znali pana, gdzie wiele rzeczy nie trzeba było tłumaczyć, bo już rozumieliście siebie, czytaliście siebie, nawet wystarczyło jedno spojrzenie i było wiadomo o co chodzi. Na pewno jeżeli się pracuje z orkiestrą, której jest się szefem i często wraca się na przykład do tych samych pozycji, które już były grane, to na pewno jest tu możliwość uzyskania jeszcze bardziej pogłębionej interpretacji. To jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast no, muzycy oczywiście na świecie dzisiaj są tak profesjonalni i to dotyczy również muzyków grających Filharmonii Opolskiej, że nawet ten e, nie tak długi, tygodniowy koncert pozwala właściwie osiągnąć taką e, wizję utworów, jaką by się chciało, i ja powiem, że już jestem tego całkowicie bliski. Jak pani dzisiaj słyszała Mozarta na próbie. To powiem pani, że właściwie to jeżeli tak to zabrzmi na koncercie, to ja będę całkowicie usatysfakcjonowany, chociaż mamy jeszcze do dyspozycji próbę jutrzejszą. Bo to brzmiało rzeczywiście jak próba generalna już. To było na takim poziomie. No, powiem więcej. To, to brzmiało jak na dobrym koncercie. i to Powinno brzmieć. I, e, tak, tak, tak. I ja e, przyznam się, że bardzo byłem usatysfakcjonowany tym. Zwłaszcza, że ja e, dwie próby e, w poniedziałek i środę e, zrobiłem, e, robiliśmy wieczorem. Dlaczego? Bo ja w niedzielę wróciłem dopiero z Hiszpanii po południu, wobec tego nie mogłem zdążyć na poniedziałek rano. Zadowolony jestem, że orkiestra tak to ułożyła te próby. Z kolei w Bruknerze są muzycy grający na tubach wagnerowskich. To są muzycy NOSPRU. No oni mieli próbę rano i prosili mnie, żeby tą próbę we środę zaplanować na popołudniu, czy właściwie na wieczór, bo próba zaczęła się o piątej. A w dodatku... Zawsze no, taką próbę zaczyna się od, na ogół, się zaczyna od większego utworu, czyli Mozart był na końcu już o godzinie ósmej, kiedy, no jednak, wszyscy byli zmęczeni nie tylko próbą, ale i całym dniem. Więc dzisiaj, właśnie dobrze, że tego Mozarta wzięliśmy na początek i okazało się, że tego czasu przez te poprzednie trzy dni nie zmarnowaliśmy, że to wszystko tak się teraz pięknie utrwaliło. Tym bardziej, że Mozart wcale nie jest taki prosty. On pięknie brzmi, ale tam to jest zmniejszony skład. Więc tam każdy, każdy dźwięk jest jakby na wierzchu. Tam jest ma pani prac, całkowitą rację. Ma pani, ma pani całkowitą rację. To nawet nie tylko to, że to jest mały skład. Faktura jest taka, że tam u Mozarta jest wiele tak zwanych Cienkich miejsc, które słychać. Jeżeli na przykład jakaś nuta, czy jakieś nuty w Bruknerze są niedokładnie, to to często przechodzi jakoś niezauważone u mocarstwa na ogół często niestety to można dostrzec. I właśnie ja jeszcze dzisiaj kolegom na takie miejsca zwracałem uwagę. Ale przyznam się też, że jak obserwowałam pańską pracę, to zdałam sobie sprawę jak bardzo ważna jest nie tylko gest, ale to, że dyrygent słucha. Było widać, było czuć, że pan bardzo słucha tego, co wraca od orkiestry. Że pan e, słucha pracy orkiestry. E, dziękuję, że pani o tym mówi, bo powiem pani, że to słuchanie orkiestry, to jest na przykład dla młodego dyrygenta, który zaczyna dyrygować, to naprawdę jest problem. Dlatego, że... E, elementów składowych. Z, właśnie, z konieczności młody dyrygent koncentruje się na... Na tym, co on robi, na swoich gestach, na, na tym, co jest w partyturze, na tym, co w ogóle dzieje się w orkiestrze. I przyznam się, że ja też kiedyś miałem tą, ten problem. No ale. Z biegiem lat no, przekonałem się oczywiście, że dobrze jest słuchać co orkiestra, jaki jest rezultat, który wychodzi z orkiestry, żeby to porównywać z tym, co jest we mnie z tą moją jakąś wizją? No, bez tego to jest oczywiście niemożliwe, bez e, uważnego e, słuchania. A czy właśnie to słuchanie uważne orkiestry przekłada się na to, że gest jest bardziej oszczędny? Bo u Pana ten gest jest, można by było powiedzieć, skromny, a jednocześnie bardzo precyzyjny. U niektórych dyrygentów ten gest jest taki czasem przerysowany, niezależnie od składu. E, z drugiej strony, właśnie chciałoby się pokazać wszystko, a nie zawsze wszystko trzeba. U pana jest bardzo wyważone. To pani mi zadaje ciekawe pytanie, ale. Po, przyznam, przyznam, że po tylu latach uprawiania zawodu dyrygenckiego, właściwie ja nie bardzo zastanawiam się nad swoim gestem. I jak czasem teraz widzę jakieś moje nagranie wideo, to nawet dziwię się, że to tak wygląda, bo e, e, przyznam się, że bardziej zajmuję się tym, co e, e, powiedział Herbert von Harajan, bo ja po wygraniu konkursu byłem jego asystentem mm -hmm. i on powtarzał, że nie zapominać takiej prostej rzeczy, że w dyrygowaniu najważniejsza jest muzyka. Że to wszystko, co się robi, te gesty dyrygenta, te, te uwagi, te, to, to, to wszystko to jest, ma służyć temu nadrzędnemu celowi, którym jest, żeby to ta symfonia, którą czy ta, wszystko, ta muzyka, którą my kreujemy, żeby ona była piękna. I o tym staram się przede wszystkim pamiętać. Także odnośnie moich gestów, no to ja tylko czasami, jak słyszę na przykład, że, w że coś jest niedobrze, że, że coś jest nierówno, że coś jest nie tak, jak bym chciał, to w tym krótkim momencie, zwłaszcza jak wracam do tego fragmentu, to rzeczywiście myślę, czy tu nie można by zrobić jakiegoś gestu, który by pomógł orkiestrze, ale... Poza tym właściwie to się, to tym nie zajmuję. Ale to pewnie też wynika z doświadczenia, że już pan tak przedstawia interpretację utworu, że to tak od pana bije ten blask muzyki, że muzycy wiedzą, że potrafią pana przeczytać, o co chodzi, że, że puls każdy, metrum każdy zna, bo widzi to w nutach, a puls wynika z ruchu całego ciała, więc nie trzeba specjalnie jakoś przerysowywać gestu, żeby to było czytelne. Na pewno w tym, co pani powiedziała, jest ta jedna bardzo słuszna rzecz, o której już mówiliśmy, że doświadczenie w zawodzie dyrygenta jest niezwykle ważne. I mój znakomity profesor Henryk Czysz, nawet tak wyrażał się, że w ogóle uprawianie dyrygentury to zależy od sumy doświadczeń. To jest wiele, wiele tym właściwie prawdy. Tak, bo dyrygent jest najbardziej wyjątkowym spośród muzyków, tak mi się wydaje. Z jednej strony musi bardzo dużo umiejętności i, i takich naturalnych mieć preferencji. Zdolności, żeby prowadzić orkiestrę. Z drugiej strony to jest też trochę tak, że wokalista potrzebuje trzeciego ucha, tak zwanego. Instrumentalista właściwie też. Dyrygent sam jest trzecim uchem orkiestry, ale kto prowadzi dyrygenta, kto jemu wskazuje, w jaki sposób ma pracować z orkiestrą. Proszę pani, ja bym odpowiedział na pani pytanie tak. To wskazuje mi kompozytor. Dlatego, że ja wychowałem się w, takiej, w takim środowisku muzycznym, wśród moich profesorów i, i dalej, że um, uważam, że zadaniem dyrygenta jest przedstawić utwór możliwie najbardziej tak aby kompozytor, jeśli by on żył, był z tego zadowolony. I tutaj ja miałem takie wielkie szczęście w życiu, że ja mogłem współpracować z wieloma bardzo wybitnymi kompozytorami przy wykonywaniu utworów ich. Wyjmijmy tu z Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, ale także y, na przykład y, Olivier Messiaen, który w czasie y, był obecny w czasie mojej ich prób i, i prezentacji. Sofia Gubajdulina, Arvo Pert. To są niezwykłe doświadczenia, dlatego, że te wszystkie postaci, które wymieniłem, one mają inną osobowość i e, ja czasem. Jak dyryguję Bramsa, Dworzaka, Beethovena, zastanawiam się, czy, czy ten kompozytor byłby z tego zadowolony. I tutaj czasem te moje doświadczenia z kompozytorami, których wymieniłem, a którzy tak są różni od siebie, pozwalają mi no moim zdaniem lepiej dotrzeć do tej muzyki, którą wykonuję. Czyli nie chodzi tylko o stylistykę danej epoki, ale też chodzi o jakąś osobowość kompozytora, że to też jest ważna wskazówka do tworzenia muzyki? No, ja powiedziałbym nawet przede wszystkim tylko osobowość, oczywiście muzyczna. Tak, no tak. tak, ja myślę, że to jest, to jest bardziej, to jest ważniejsze. Mówi Pan, że te wskazówki kompozytorów. Dużo pomagają, bo wiadomo, spełnić wizję kompozytora to też jest radość i zaszczyt, ale czy, żeby zrozumieć lepiej twórców dawnych epok, czy sięga pan po literaturę, sięga pan do biografii, do opisów, do listów kompozytorów? Wie pani, żałuję że w swoim życiu nie miałem okazji zbyt, tego, zbyt często tego czynić, a na pewno jest to też wskazówka nie tylko to, co pisali kompozytorzy, ale to, co w ich epoce pisano. Na przykład to, co ojciec Mozarta pisał o wykonywaniu muzyki. To teraz to jest dla wszystkich muzyków bardzo ważne, bo on utrwalił pewne rzeczy z czasów, kiedy no nie było magnetofonów nie było takich Przekazów, żeby wiedzieć, jak to, jak to wtedy brzmiało. Także ja żałuję, że, że nie zawsze miałem okazję, właśnie do takich źródeł sięgać. No, ale widzi Pani, dlatego, człowiek zawsze właściwie się całe życie rozwija, zawsze mogłem mieć nadzieję, że to jeszcze jest przede mną. W takim razie skąd czerpać wiedzę? Bo naprawdę dyrygent, żeby stanąć przed orkiestrą i poprowadzić utwór, to musi bardzo dużo wiedzieć. Tak, widzi pani, teraz, w tych czasach obecnych, jest to łatwiejsze, ale i trudniejsze. Dlaczego łatwiejsze? Bo przecież każdy utwór ma, wie, istnieje bardzo wiele nagrań. Z czasem jesteśmy zdumieni. Jeżeli weźmiemy jakoś symfonię Brahmsa, Beethovena czy Czajkowskiego, można zalić i 50 nagrań. Więc to niby jest łatwiej, ale i trudniej, dlatego że można czasem ulec jakimś wpływom, uważam, niedobrym. Bo Skoro jest tyle nagrań, to ci, e, którzy nagrywają muzykę, no często starają się no, czymś zwrócić uwagę, czymś e, zabłysnąć, ale to nie zawsze jest w zgodzie z tym, co moim zdaniem e, e, życzyłby sobie kompozytor. No, to, co pani teraz poruszyła, ten problem, ja myślę, że on jest bardzo szeroki. To nie tylko przekracza ramy wywiadu, ale na, nawet jakiejś e, dosyć grubszej książki. Wszystko przed nami być może kiedyś będzie taka okazja. Mówi Pan nagrania, no właśnie mam ze sobą zaledwie dwa krążki z Szymanowskimi i, i y, z overturami Moniuszki. A przecież tych płyt w pańskim dorobku jest, jest wiele. Mało który dyrygent może się poszczycić takim dorobkiem. Czy no, to że... jest obciążenie, czy to jest. Nie, no wie pani, to jest wielka radość. Rzeczywiście ja na, nagrałem, myślę, ponad 200 płyt, i dzięki temu, że dużo z nich było nagrane dla firmy Naxos, to dystrybucja u nich wspaniała jest. I według raportów, których, które miałem, to sprzedano moich płyn na świecie ponad 5 milionów. To jest, to jest ogromna satysfakcja. Zwłaszcza, że na przykład w niektórych krajach um, ludzie po koncercie przychodzą i mają te książeczki e, z prośbą o autografy. Zwłaszcza jest to rozpowszechnione w Japonii i w Japonii, jak mam koncert, to czasem ktoś przychodzi i ma 20 albo 30 takich e, e, książeczek, i czasem ma nawet jakieś zestawienia, e, że to jest jakaś taka które którą ja widzę pierwszy raz w życiu, to przyznam się, że sprawia mi dużą e, satysfakcję. E, no i poza tym w wielu e, m, e, krajach, e, jeżeli jestem w, e, m, e, i widzę sklep z płytami, to specjalnie wchodzę zobaczyć, czy są tam moje płyty i powiem Pani, że z reguły, z reguły są i to dotyczy czasem tak odległych e, zakątków jak Nowa Zelandia, czy Brazylia, czy Argentyna, no to jest pole oczywiście do, dla mojej e, ogromnej satysfakcji. A właściwie wszystko to w jakimś stopniu zawdzięczam to, że, temu, że od wczesnych e, e, moich lat, bo do roku 77, moje życie związało się z radiem, z polskim radiem. Wobec tego. Moim naturalnym miejscem pracy było nagrywanie. No a skoro najpierw nagrywałem dla radia, to później rozpoczęły się również nagrania płytowe. Później także miały miejsce dużo moich nagrań radiowych. Jest następnie wydane na płytach. Czasem ja nie mam tych płyt. Czasem to są e, takie płyty w, w małych seriach. E, powiedzmy, że był pamiętnik gdzie jakiegoś kompozytora czy jakiegoś wykonawcę. Ja co zawsze proszę, żebym Przynajmniej dwa egzemplarze przy, przysłać, no, ale niestety e, o tym często ci, którzy tym dysponują, e, zapominają. Ale dzięki temu no, moich płyt na rynku obecnych jest bardzo, bardzo dużo. I dzięki temu jest Pan w jakimś sensie ambasad ambasadorem polskiej muzyki, bo skoro te płyty krążą po świecie, to ludzie mają okazję poznać. E Dzieła polskich twórców, właśnie w interpretacji Polaka, który rozumie tych kompozytorów, ich duszę. Ma Pani rację tym bardziej, że właśnie z, z tego względu, że jestem polskim dyryktor, dyrygentem, pracując z polskimi orkiestrami, bardzo często byłem proszony o nagrywanie całych serii polskich kompozytorów, przecież ja nagrałem całego Lucysławskiego. Całego Szymanowskiego, Karłowicza, większość Pendereckiego, ale również bardzo dużo Kilara Gureckiego i kompozytorów z, z ubiegłych epok, na przykład Moszkowskiego. Także to oczywiście bardzo się jedno z drugim łączy. I również często y, jestem zapraszany za granicę z prośbą właśnie, żebym jakiś utwór polski wielki zadrygował z tych, które zostały już wcześniej przeze mnie utrwalone na płycie. Jest pan tak ciekawą postacią, że każda odpowiedź właściwie rodzi kolejne może pytań, ale jestem ciekawa, jak się zaczęła pańska przygoda z muzyką. O ile mogę powiedzieć, że to przygoda, bo to przecież zawód, to pańskie życie. O, to pani już <grym> sięga do korzeni. Ja zawsze chętnie o tym opowiadam. Ja nie pochodzę z rodziny muzycznej. Moja mama, magister farmacji, pracowała w, w aptece, tata był inżynierem. Ale jak ja miałem lat 5 czy 6, to w domu zauważono, że wszelkie przejawy muzyki bardzo mnie frapują. Ja mieszkałem w centrum Krakowa, no jeżeli tam w ten czas jakaś przychodziła orkiestra dęta, to ja musiałem to zobaczyć i tak dalej. I to mojej mamie. Y y y spowodowało mojej mamy taką myśl, że chyba trzeba by mnie posłać właśnie do szkoły muzycznej. No i tak się zaczęła moja praca muzyczna, ale idąc dalej ja nie od razu wiedziałem, że ja chcę być dyrygentem, czy ja nawet zostanę dyrygentem. Stąd te prawniczy wątek? Trochę tak, 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 dlatego, że jak zdałem maturę, jeszcze nie mogłem, jeszcze musiałem Kończyć średnią szkołę. Wobec tego pomyślano, rodzinna narada, żebym jednak coś studiował. No i prawo wybrałem, no ale później y, był taki okres, że chciano ze mnie zrobić kompozytora. Ja komponowałem nawet, no ale przyznam się, że moje utwory nie, nie, nie podobały mi się. I ja uznałem, że jednak nie widzę tutaj przyszłości. No i y, w końcu zdecydowałem się studiować dyrygenturę. No ale jak zacząłem studiować dyrygenturę, no to przecież to jeszcze nie oznaczało, że ja zostanę dyrygentem i że będę mógł wykonywać ten zawód. Dlatego też y, postanowiłem y, Kontynuować studia prawnicze. No a jak już przeszły trzy lata, to myślałem, pomyślałem, że szkoda byłoby tego nie skończyć. Także e, w związku z tym jestem magistrem praw. E, no, e, jak patrzę z perspektywy lat, to może lepiej byłoby, żebym ja w tym czasie jeszcze e, poznał więcej muzyki i nieznanych partytur. No ale trudno powiedzieć, czy jakbym e, nie studiował prawa, to czy ten czas e, poświęcił. Na te partytury, i na tą muzykę, która teraz jeszcze nie jest mi całkiem znana. Czy może? to by jakoś przeciekło mi gdzie indziej, więc no, tak się życie ułożyło i ja myślę, że z wielu powodów mogę być szczęśliwy. Ja uważam, że miałem dużo szczęścia w życiu, które przede wszystkim polegało, że we właściwych momentach spotkałem właściwych ludzi, którzy okazali mi dużo serca, życzliwości. No takim pierwszym to był mój profesor w Krakowie Henryk, czy znakomity dyrygent, który z pasją w ten czas e, nauczał nas dyrygentury. Ale skończyłem szkołę, byłem asystentem Witolda Rowickiego i ten również wiele e, dał mi, okazał mi e, e, serca. No, ee... Było rozdarcia między jednym a drugim. Och, proszę pani, to co pani mówi, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, że Rowicki uważał, że to, co się nauczyłem u że jest zupełnie niewarte. <gry> <gry> no ale, proszę pani, takie jest życie. Ja się uczyłem, że mogą być różne podejścia do tego samego e, e, zawodu. No później po konkursie Karajana, e, jak mogłem być asystentem jego e, w w Salzburgu, ale i w Polsce w dalszym ciągu spotykałem znakomitych ludzi, na przykład jak zostałem szefem artystycznym Filharmonii Pomorskiej, to tam dyrektorem był znakomity człowiek Andrzej Szwalbe i przyznam się, że on mi stworzył wspaniałe warunki do pracy i ja od niego bardzo dużo się nauczyłem. Zresztą ta symfonia siódma Brucknera, którą tutaj w Opolu dyryguję, to ja ją pierwszy raz zadrygowałem właśnie w Bydgoszczy i to już już było ponad 40 lat temu. Także to moje szczęście w życiu właśnie również polegało na tym, że spotkałem tylu ludzi, których mogę teraz z życzliwością wspominać, i cieszę się, że Pani mi to umożliwiła. Czy to sprawiło, między innymi to sprawiło, że właśnie dlatego, że pan z tak różnymi ludźmi miał do czynienia, że nie stał się pan drugim Czyżem, drugim Rowickim, tylko pierwszym Witem? Proszę pani, to co pani mówi, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? To, że, bo to jest niebezpieczeństwo. jeżeli. Kupia mistrza, tak? E, tak? Tak, To jest wielkie niebezpieczeństwo, bo na przykład Henryk Czyż był tak sugestywny, że ja rzeczywiście... Y, y, studiując u niego, ch chciałem być drugim czyszym. Ale, proszę pani, po pierwsze to jest niemożliwe. Ponieważ każdy z nas ma inną osobowość. I ja nie mając tych cech, które miał Czysz, ja nie mogłem być, być taki. No, prędko się o tym oczywiście przekonałem. I to dla mnie było bardzo ważne, bo ja e, później będąc kilkanaście lat profesorem dyrygentury w Warszawie, bardzo uważałem, żeby uczniów moich studentów u, ucząc Yy, nie powodować tak, do tego nie skłaniać, żeby oni się na mnie wzorowali, bo to nie jest dobre. Każdy powinien starać się znaleźć swoją własną drogę. I ja cieszę się, że miałem znakomitych wychowanków, których tu wymienię, przede wszystkim Krzysztof Urbański, ale też Michał Dworzyński, czy na przykład znany już tu w Opolu Rafał Janiak i jeszcze kilku innych. No, myślę, że wyposażyłem ich dobrze na tę drogę życiową. Tę drogę niełatwą już na etapie edukacji, bo na przykład skrzypek idzie do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, ma swojego mistrza, którego się uczy, idzie do szkoły drugiego stopnia, dalej się kształci, dyrygent zaczyna tak naprawdę na studiach i Skrzypek cały czas ze skrzypcem ma pod ręką, ale drygen tak naprawdę dryguje fortepianem i własną wyobraźnią. Proszę pani, to co pani powiedziała, to nie tylko jest prawdziwe, ale to jeszcze można dalej e, e, rozwinąć. Otóż Ukończenie wydziału dyrygentury nikomu nie gwarantuje, że on będzie dobrym dyrygentem. Trzeba o tym pamiętać, i ja o tym studentom powtarzałem, zwłaszcza że i przeciwstawne zjawisko jest możliwe, aby dobrze dyrygować wcale nie trzeba kończyć studiów dyrygenckich i my mamy wiele przykładów, no, prze, chociażby Krzysztof Penderecki, który od lat e, uprawia zawód dyrygenta e, z wielkim e, powodzeniem, ale mamy wielu innych znakomitych artystów e, na przykład e, zmarł już Mścisław Rostropowicz, czy Wladimira Szkenazy to byli znakomici instrumentaliści, którzy się zajęli dyrygowaniem, ja nie wiem czy oni coś studiowali w tym Zakresie może się kogoś radzili, ale później jako dyrygenci odnosili yy, yy, wielkie sukcesy. O tym yy, trzeba pamiętać, bo to jest to rozwinięcie tej myśli, którą pani poruszyła. Ale też dyrygent dyrygentowi nierówny, bo są tacy dyrygenci, którzy Lubią sięgać po różne gatunki, po, do różnych epok, po różnych kompozytorów, i uważają, że w ten sposób się najbardziej rozwijają i najbardziej spełniają. Są tacy, którzy na przykład na gruncie symfoniki jednak tutaj wolą się realizować, chociaż sięgają też po inne. Tutaj pan bardzo wiele właśnie symfoniki ma na swoim koncie i tu się pan w jakiś sposób specjalizuje. Pytanie, czy to jest właśnie, czy specjalizacja jest ważna, czy to jest w jakiś sposób ograniczenie? Proszę pani. Ja bym to zupełnie inaczej do tego podszedł. Pani mówi specjalizacja, ale specjalizacja to się kojarzy na przykład, jeżeli ja chcę być lekarzem, specjalistą, pediatrą, to idę do takiego oddziału, kształcę się tam i, no i być może takim lekarzem mi się uda zostać. Natomiast w wypadku dyrygentów to często życie tak układa, no u mnie tak się złożyło, że mm, znacznie więcej interesujących propozycji miałem z zakresu muzyki symfonicznej, ale w operze też dyrygowałem, mhm. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Tutaj często nie wybiera się specjalizacji, to życie układa mnie. Ja Miem więcej e, zaszczytnych propozycji symfonicznych, ale dyrygowałem też i w Teatrze Wielkim w Warszawie, i, i za granicą w teatrach, i ostatnio w e, Teatrze Wielkim w Łodzi, ale oczywiście nie mam e, e, takich doświadczeń w zakresie muzyki operowej, ale to nie mogę nazwać się tutaj specjalistą, w tym sensie, że ja sobie jakąś specjalność wybrałem, bo na tej samej zasadzie. Można mnie uznać za specjalistę od muzyki, od zespołów radiowych, bo 26 lat pracowałem z orkiestrami radiowymi, no taka była oferta, do tego mnie zapraszono. Nagrałem tych ponad 200 płyt i mnóstwo muzyki dla radia, bo taką miałem propozycję. Nagrałem mnóstwo muzyki polskiej, no bo... Były takie zaproszenia bardzo ważne, więc oczywiście należało je przyjąć, ale mówię to do tego, że to niejako żyć, życie tak potoczyło, że się tak się ułożyło. A z drugiej strony znowu właśnie te doświadczenia, zbieranie doświadczeń, które później owocują, że jeśli miał pan do czynienia z muzyką operową, muzyką wokalną, to też inaczej się, może bardziej śpiewnie układa fraza, inaczej się myśli po doświadczeniach wokalnych, jednak inaczej się myśli o muzyce instrumentalnej. Proszę pani, najlepiej młody dyrygent, zwłaszcza w młodym wieku właśnie, powinien się rozwijać wszechstronnie i Karajan po konkursie powiedział mi, Niech pan dyryguje operą jak najwięcej, proszę pana, bo symfoniką pan dąży. A w operze coś takiego powiedział: Jak ja zadyrygowałem pierwszy raz cyganerią, to było tak okropnie, że przez 20 lat się za ten utwór nie wziąłem. Także, widzi, pani nie wahał się przyznać, że poniósł kiedyś jakąś porażkę. Maestro, jak się tyle wokół dźwięków i przy dźwiękach pracuje, to. W jaki sposób od tych się oderwać, w jaki sposób odpoczywać, bo umysł też potrzebuje odpoczynku? No przyznam się, że ja bardzo lubię ciszę i ubolewam, że w wielu miejscach publicznych tej ciszy nie ma, że w restauracjach, w jakichś poczekalniach często jest taka muzyka, często bardzo nieodpowiedzialna. Ja myślę, że tak jak teraz wypowiedziano wojnę papierosom, która już w niektórych krajach całkiem zwycięska, jest to tak samo, będzie walka z tym hałasem, bo jednak głośna muzyka i głośny hałas jeśli to nie jest celowe, no to to wszystko oczywiście szkodzi. Natomiast nie jest więc dziwne, że poza moim zawodowym terenem, to uwielbiam ciszę. No ciszę to najłatwiej z, z, znaleźć na przykład w, w rzadkich, e, e, mało zaludnionych terenach, w górskich e, e, obszarach. Ja to bardzo lubię, bardzo lubię podróżować. Każda moja podróż, jeżeli daje mi jakieś możliwości turystyczne, to bardzo się z tego cieszę. I na przykład to, że jestem tutaj... E, właściwie e, e, niby... Trzeci raz jestem w Opole, ale właściwie pierwszy raz, że jestem na, na miejscu po raz tydzień. To bardzo się cieszę, że mogę zobaczyć bliżej miasto, które do tej pory mi były, było właściwie nieznane. I oczywiście z satysfakcją to y, każdego dnia y, odkrywam y, nowe rzeczy. No, y, y, co do sportów, to mam pewne, które są mi bardzo bliskie, zwłaszcza jazda na rowerze. No, ale muszę uważać, miałem już złamane. Rękę. Tym niemniej e, odkrywanie e, właśnie tutaj nowych e, 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 dróg e, też mi bardzo sprawia przyjemność. Jak mówię, że jestem trzeci raz w Opolu, to właśnie po raz pierwszy byłem przejazdem na rowerze lat hmm. temu, bo chyba już ze 40 to by był temat na osobną rozmowę, bo ja tak ostatnio właśnie odkrywam sportowe oblicze muzyki i to pod różnym kątem można e, uwzględnić. Pomijając, że dyrygent, no to jest najbardziej wyczynowy sportowiec spośród wszystkich muzyków, bo tu e, taka ilość mięśni bierze udział w pracy, że to można by było faktycznie chyba encyklopedia na ten temat napisać. No, bardzo mi miło. Cieszę się, że tak e, e, obszerną rozmowę przeprowadziliśmy, a jeszcze można by ją rozwinąć że powstałaby cała książka, no chyba będziemy dziękować naszym będziemy słuchaczom. Dziękować. Bardzo się cieszę, jeżeli te płyty, które pani ma, pani puści. Zwłaszcza te uwertury moniuszki są bardzo mi bliskie. Bardzo jestem tam zadowolony z Pari na przykład i także z niektórych Prawda. nieznanych uwertur moniuszki. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, za tak wyczerpującą, sympatyczną rozmowę. No i czekamy na koncert. Dziękuję bardzo, zapraszam raz jeszcze. O Polskie klasycznie.